Hej, witajcie po raz kolejny. Oto relacja z Grand Prix Bahrajnu, nocnego wyścigu. W kwalifikacjach zająłem trzecie miejsce, bardzo dobry czas. Niewiele straciłem do Mercedesów. Już Charlie Whiting zapala światła, pięć świateł i ruszyliśmy. Wzbogacona, żebyśmy szybciej gonili, ale Vettel ma lepszy start. Już tutaj widać. Mercedesy tak jakby defensywnie do pierwszego zakrętu, my ofensywnie. Oj, ależ tutaj woluju. Co to było? Kierowca Williamsa po prostu ich po prostu wyciulał. Tam troszeczkę ucierpiał jeden z Red Bulli i widziałem, kto tam jest. No ale dobra, to już jest przeszłość. Teraźniejszość to jest to, że jedziemy na pierwszej pozycji. Za mną jest Rosberg, Vettel. Niewielkie straty, 40, o ile dobrze widzę. 40, te 60. Ale nie, już Rosberg jest za nami i tutaj będzie atak. Nie. Na razie woli nie ryzykować, ale cały czas jest za tylnią skrzynią biegów. I tutaj widać korowód niezły u niebiosa. Następny zakręt, który bardzo lubię. Niektórzy nie lubią tego zakrętu, ale no cóż, cóż poradzić. Jak wygląda pierwsze kółko, cały czas staram się uciekać tym szybkim Williamsem, bardzo agresywnym na zakrętach. Rosberg 70, Vettel cały czas tam też jedzie, walczy tam z Hamiltonem. Tam patrzę w lusterka. Rosberg ma mój tunel aerodynamiczny. Czy będzie starał się to wykorzystać? Na razie odpuszcza. Na razie pierwsze kółko przetrwane. Po pierwszej pozycji. Bardzo dobry styl. Drugie okrążenie. Kończymy drugie okrążenie. DRS już włączony. Zaczęło się trzecie okrążenie. Rosberg, blisko, ale nie, tutaj już było za daleko. Wkręcamy fast lapa. Williams pokazuje szybki, agresywny. Opony już się zużywają. Tutaj błąd mój. Rosberg blisko. Tutaj znowu niezbyt udane dohamowanie. Tutaj tarka leciutko chwyta. Rosberg DRS, Vettel DRS i kierowcy DRS. Rosberg blisko, odpuszcza. Tutaj lepiej odpuścić, jak się nie jest już, jak się widzi, że się nie jest przed zawodnikiem, lepiej odpuścić na tym zakręcie. Druga prosta, zaczynamy czwarte okrążenie. Już Rosberg szybko dojeżdża z DRS-em. I czy się uda mu? Puścił. Hamilton fast lap. Jedziemy dalej. Rosberg cały czas czai się, stara się nas wyprzedzić. Vettel także z tyłu, chociaż tu Vettel wyprzedza Rosberga. Piąte okrążenie, opony już jeszcze mogą, jeszcze można na nich przejechać coś. Vettel nie ma za dużo prędkości w swoim Red Bullu, chociaż dogonić mnie. Chociaż tutaj zarzuca Williamsem. Vettel będzie starał się to wykorzystać, ale nie udaje mu się. Vettel też popełnia błąd i wyprzedza go Rosberg. Ależ tam ciasno jest. Lusterka patrzę. Zjazd do boksu na szóstym okrążeniu. Rosberg już chce mnie wyprzedzić. I czy mu się to uda? Nie. Przecież już było grubo. Ślizga się polit. Już opony. W sumie na tych oponach jeszcze dałoby się przejechać, ale już wolałem zjechać do boksu, żeby mieć pewność, że nic się już nie stanie. No. Może w takich zakrętach już nie wytrzymywały opony. Ale już zjeżdżamy do boksu, bo opony twarde. I zobaczymy, jaki to będzie pit stop.
tutaj nie, nikt nas nie przyblokuje. 3777. Hamilton z tyłu. Button wykręca. Fast lapa. Jeżdżamy za kwiatem. Ależ to było grubo. No troszeczkę przesadziłem. Nie trafiłem w ten punkt hamowania, żeby bezpiecznie tego zakrętu wyhamować. Ale tu już Rosberg wyjeżdża z boksów, inni kierowcy i tutaj też będzie grubo. Od zewnętrznej próbujemy tutaj po tarce. Tutaj ścigamy zakręt przepisowo i wzmocniamy i wyprzedzamy Rosberga. Tu opony jeszcze zimne są. Staramy się uciec, może jedno krążenie dłużej byliśmy. Jedno krążenie dłużej opony mają żywot. Grożan jeszcze nie zjechał do boksu. Daleko jest Rosberg, żeby nas zaatakować. Ale się zbliża i tak czy siak nadal się. Tak, jest z nami już. Chyba już Grożan w boksie. Rosberg cały czas stara się. Wszelkimi sposobami wyprzedziliśmy. Ale ja trzymam tempo. Staram się nie popełniać błędów, no ale zdarzy się tam jakiś uślizg. Trzeba kontrować albo odpuścić gaz. 10. okrążenie. Rosberg 40. za nami. No tutaj ataku jeszcze nie będzie. Stara się. Talentowany kierowca Mercedesa. Ale już za nim depcze opięte Hamilton. Kręca fast lapu. Musi uważać Rosberg, bo inaczej będzie grubo. No i tutaj błąd. Jeszcze na pachołek. Wjechałem i mnie podbiło w górę Rosberg DRS. No ale... I czy będzie atak? No. Nie był przed nami i odpuścił. I wykorzystuje to Hamilton, tak. Zamieszanie całkowite. Hamilton już za nami. 60. DRS otwarty. Czy tutaj ataku nie będzie? Ale jest blisko. Zaznacza się nam, że patrz, Alan, już jestem za tobą. I wykręca fast lapa. Cały czas też czai się, cały czas tutaj nie będzie ataku. Zaznacza tylko nam, że jest, a tam jeszcze walczy z Rosbergiem. I Rosberg wyprzedza Hamiltona. To jest 12 okrążenie, 1/10 sekundy. Ale tutaj luz był. Rozpoczynamy 13 okrążenie. Już Hamilton wyprzedza Rosberga. Opony ciłają ile mogą, ale Hamilton jakże ma prędkości, czy będzie wyprzedzenie? Nie. Chociaż zaznacza, że chce tutaj walczyć. No. Troszeczkę musiałem uważać. Hamilton zaznacza pozycję już do walki. Odpuszcza zdecydowanie. Rosberg za nim. Kończymy 13 okrążenie, zaczynamy ostatnie okrążenie. Hamilton bardzo szybko się zbliża. Rosberg niekoniecznie i Hamilton atakuje. Nie. Jednak nie za agresywny jest Hamilton, żeby wyprzedzić, ale cały czas jest za nami. Trzyma się. Z tyłu także Rosberg w cieniu Hamiltona. Nie, już odpuszcza. Musi uważać na Rosberga. A my będziemy próbowali szybko odjechać, ale tutaj błędy. Po tarce. I dwa Mercedesy DRS próbują tutaj coś działać, ale ta prosta jest za krótka. Cały czas straszy, żeby popełnić błąd, ale tutaj widać, no są błędy. Opony zużyte, ale no już na wzmoconej. Próbujemy uciec. O, już odpuścił Hamilton. Tam walczy z Rosbergiem, tam jeszcze Vettel jest z tyłu. I inni kierowcy, ale są za daleko. Za chwilę będzie ostatni zakręt.
i drugie zwycięstwo z rzędu w debiutanckim sezonie w Williamsie. Szaleństwo. Tak jest. Dynamiczny wyścig. W Malezji też atakowali mnie wszyscy, bo w trzecim sektorze traciłem za dużo. Massa piąty. No i Alonso nie ukończył wyścigu, dlatego tutaj na kamerce moje niezadowolenie było. Ex aequo z Nico Rosbergiem jestem, ale mam dwa zwycięstwa, więc tak wygląda, że jestem wyżej od niego w tabeli. A tak naprawdę to alfabetycznie jest. No, Williamsy cały czas drugi w konstruktorach i emocje po wygranej. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć.